Państwo, witamy się we wtorkowy poranek. Zbieramy się z ekipą na plażę na chwilę. Jestem taka sprytna, że sobie z domu nie wzięłam ani stroju kąpielowego, ani w ogóle żadnych akcesoriów plażowych. No jedynie dzieciom coś tam przygotowałam. No ale nie ma tragedii. Ja już się naplażowałam. Nie muszę dzisiaj jakoś bardzo intensywnie się wylegiwać. Także pójdziemy po prostu z dzieciakami i z dziadkami razem nad morze, żeby sobie trochę posiedzieć. Wróciłam jeszcze na moment, że wróciłam już do samochodu, żeby wyjąć dzieciakom jakieś koła do pływania, które tutaj wozimy w bagażniku, jakieś takie gadżety. No i tak jak mówiłam, idziemy sobie posiedzieć i tak pochillować trochę na plaży. Dzisiaj pogoda jest superowa. Zobaczymy, co tam resztę, jak nam się ułoży reszta dnia, popołudnia. No i w ogóle, jakie to będą te plany na najbliższe dni. Trochę widzę, że ulegają zmianom powoli. Miało być inaczej, będzie chyba inaczej, ale zobaczymy na bieżąco, nie ma się co stresować. Biorę koła i spadam do nich z powrotem i będziemy sobie spacerkiem schodzili do plaży. Jesteśmy oddaleni od plaży dosłownie 5 minut spacerem, także bliziutko. Wczoraj padało, piasek mokry. Ludzi dużo, w sumie jak zwykle. Ale i tak będzie fajnie. Chociaż chwilę po polsku będziemy plażować. Między parawanami, parasolami. No kolor wody tylko nie jest taki jak w Chorwacji, ale i tak jest fajnie. Jak? No orzeźwiająco powiedziałabym, ale nie jest wcale tak zimno bardzo. Fajnie, fajnie. I zapach fajny. No ludzi sporo. Się bez tego stroju przebić na tą mieliznę tam, gdzie oni stoją. Tam Klara to ma wody po kolana, więc myślę, że nie ma tragedii. I powiem wam, że temperatura jest bardzo przyjemna. W ogóle niby jest ciepło bardzo, ale nie ma takiego skwaru, upału. A ta woda jeszcze tak dodatkowo jest tak miło orzeźwiająca. O Boże! Zdjęcie wam zrobię, uwaga! Dawaj, płyniemy, ja płynę z tobą. Super, dzięki. Pokaż mamie, jaki jest piasek, jak mąka. Co ty masz? No, fajny piasek, nie? O, już jestem cała mokra, spodnie też mam mokre. Super. Zakończyliśmy plażowanie, wracamy do domu. Mam lekko dosyć plażowania w ubraniu. Jest jednak bardzo ciepło, ale przyjemnie spędziliśmy te parę godzin. No, co? Popływało towarzystwo. Teraz idziemy pewnie się wykąpać i coś zjeść. Witamy ponownie. Tym razem idziemy. Sami. Idziemy sami na spacer. Zrobimy obejście Sopotu. Obejście Sopotu, a u mnie na kanale, czyli na kanale Motokronika, planuję dzisiaj na tym spacerze nagrać kilka miejsc, które wystąpiły w serialu 07 Zgłoś. To ja przy okazji potowarzyszę Pawłowi w odwiedzaniu tych miejscówek i też pewnie je pokażę. Ale to Paweł dzisiaj będzie o tym opowiadał, nie Paweł? Tak. Ty serialowy mistrz jesteś. 07 Zgłoś się, to ty masz. O, tu. No nie, to ten akurat nie aż tak. No ale te miejscówki znasz i masz już oblatane, nie? No. No to idziemy, przejdziemy się. Może się napijemy czegoś dobrego albo
Albo bardzo dobrego. Bardzo dobrego. I ustalimy, jakie mamy plany na najbliższe dni, bo się coś nie możemy zdecydować. Idziemy sobie w górną część Monte Cassino. Tutaj rzadko zaglądamy w te rejony. Nie są one dla nas szczególnie atrakcyjne, ale wydaje się, że Paweł chyba sobie tutaj chce tymi bokami obejść. Więc się przejdziemy. Ładna dekoracja, co? No, to jest taka część Sopotu. Rzadko przez nas odwiedzana. Rzadko przez nas odwiedzana, bo nigdy nie jest po drodze tutaj. Ale tu jest zawsze mało ludzi i przyjemnie można się przejść, nie? A jesteśmy na ulicy zaraz Westerplatte, bohaterów Westerplatte. Bohaterów Westerplatte. Paweł idzie i wypatruje tylko starych fur i starych garaży. Tutaj jest taki ciąg starych garaży i się można tylko zastanawiać, co tam jeszcze parkuje. Czy w ogóle coś tam parkuje, nie? Bo a tutaj... tu zobacz, ten budynek zagrał właśnie w 07 z Głosi. Tutaj pod nim stał ten biały Opel. Jak chcesz, to ci prześlę zdjęcie, to wrzucisz jako przebitkę. Oj, nie wiem, czy do tego dojdzie, ale może. A to jest w ogóle bardzo ładnie. Zobaczcie, jakie fajne stare kamienice. Ulica cicha, nie ma takiego ruchu. Turyści tutaj właściwie już nie dochodzą. A ten dom tutaj jest w ogóle bardzo ładny. Tylko jesteśmy blisko torów, jak słyszycie. Patrzcie, to jest fajnie klimatycznie. Czyliśmy małe koło, idziemy teraz wzdłuż kortów w stronę morza. Idziemy gdzieś zasiąść? No, ojciec? Tak. No i zasiedliśmy, drodzy Państwo. Z widokiem, no powiedzmy, lekko zmąconym, ale jednak na plaży. Restauracja czy bar, bardziej małe molo. I w sumie to jest nam wszystko jedno. Tutaj niespecjalnie zwracaliśmy uwagę na to, żeby było bardzo stylowo, tylko żeby było zimne piwo. Nie jest jakieś bardzo zimne, jak mówisz, ale i tak jest fajnie. No, co tam wymyśliłaś? Tylko miałam obserwację. No proszę, prosimy. Wydaje mi się, że się zrobiło w Sopocie tak mniej, jak to powiedziałeś, lansersko. Był taki czas, że Sopot zgłupiał pod tym względem i że to się zrobiło strasznie tak... Wybieg. Snobistycznie, no. No, ale to takie polskie Monte Carlo, nie? No, nie wiem, no ale... Ja tak uważam. Jakoś mi to wtedy nawet nie przeszkadzało, ale teraz jak zwróciłam uwagę, że tego nie ma, to chyba jest mi z tym przyjemnie jednak. Bo to wszystko często, ja to tak wspominam, że to było takie sztuczne, na pokaz straszne i tu się przyjeżdżało, żeby się pokazać. Ty sobie to mówisz o... lanserach sopockich, a ja w głowie mam jedną piosenkę, którą przed chwilą przesłał Bartek Spad. Krzyczący kowboje. Nie mogę się tego pozbyć teraz. Ja na szczęście nie mam tego w głowie i jest mi z tym lżej. Dobra. Halo? Zobaczcie, jak pięknie tutaj dzisiaj jest. Tutaj mamy wejście na molo, ludzi całkiem sporo. Zaraz możliwe, że się uda z dziadkami złapać na mieście i może pójdziemy zjeść jakąś rybkę albo coś nad morzem, zaraz się okaże. A tutaj byliśmy wczoraj wieczorem. Tak to wygląda za dnia. Fajnie, nie? Kto wie, może dzisiaj wieczorem też tutaj wrócimy. Jak będziecie wychodzić, to po prostu dajcie znać. No zjeżdżajcie. Zasiedliśmy w tawernie Rybitwa. Byliśmy tutaj chyba rok temu ostatnio. No, takie fajne miejsce z widokiem na morze, tutaj na jakieś kosze. I siedliśmy tutaj, czekamy na moich rodziców. Przyjdą tu razem z dziećmi. I mamy nadzieję, że dzieciaki wyskoczą po prostu na tą plażę tuż obok i nie będą marudziły. Jak nie wyskoczą, to będą jęczeć po prostu. Nie będą jęczeć, tylko będą się bawić na piasku obok. Zobaczymy, czy to się uda. Tak czy siak miejsce całkiem przyjemne, można zjeść tutaj rybę, mięsa, wszystko co się tylko chce. Normalna po prostu knajpa. No i teraz powiemy tylko dwa słowa o menu i o cenach dań w takiej restauracji nadmorskiej. No widzicie tutaj sami, jakie są te ceny. Tutaj mamy i ryby smażone, i ryby z pieca, są dania mięsne, są burgery. No nie muszę się tutaj rozwijać, bo wszystko jest przed Wami. Ale miałam przed chwilą taki pomysł, żeby to porównać z cenami, które spotykaliśmy
na co dzień w Chorwacji. Ciężko to zrobić, bo to są jednak inne dania. Ale wydaje mi się, że mi, no kurczę, nie wiem, jest drożej czy jest podobnie? Myślę, że podobnie. Chyba można powiedzieć, że jest podobnie, rzeczywiście. Chociaż, kurczę, nie wiem, no może akurat tutaj, bo tak generalnie, co do zasady, to wydaje mi się, że jedzenie w knajpach tam było tańsze niż w Polsce. I raczej takie mieliśmy dotąd obserwacje, że jedzenie w restauracjach jest tam dosyć, no takie przystępne cenowo. Tutaj macie jeszcze ciasta, desery lodowe, no i alkohole, piwa. No to patrzcie, tutaj cena piwa z butelki, no nie, dobra, jest wyższa niż ta w sklepie w Chorwacji, ale jednak już jest bardziej, te są te ceny zbliżone do siebie. No dobra, nie wydłużam tego, nie rozgaduję się na ten temat, bo tak jak widzicie, wszystko tutaj jest napisane. No i tak. Poczekaj. Wyszliśmy z tawerny Rybitwa i idziemy w stronę Monciaka. W sumie jeszcze nie mamy planu. Dzieciaki wróciły z rodzicami moimi, z dziadkami do domu wykąpać się, już się gotować do spania. A my? A my co? Monopol i plaża. Niewykluczone, że Monopol, czyli non-stop sobocki, który mamy najbliżej. Ewentualnie plaża, ewentualnie może później jeszcze jakaś knajpa. Zobaczymy. Czy nam teraz starczy? Ale fajnie jest tak sobie płynąć przez miasto i nie do końca być plan, nie spieszyć się na kompanię, jedzenie, ubieranie, przebieranie, piasek w oczach, liczenie dzieci, właśnie, fajnie, tęskniliśmy. Za tym dawno tego nie było i bardzo, bardzo miło się korzysta z takich okazji, z takich wieczorów jak ten. Czy to mało ludzi? Kiedy ja mówiłam, że jest mało ludzi w Sopocie? No, właśnie. Dzisiaj czy wczoraj? No to odszczekuję to wszystko, jest bardzo dużo ludzi. Nie wiem, jak to się ma do COVID-u. Czy on jeszcze się nas boi, czy my się boimy go, bo nie wiem, jaki jest kierunek, ale... ale ludzi jest po prostu zatrzęsienie. Nie jestem pewna, czy to widać z tej perspektywy, ile tu jest ludzi. I oni cały czas płyną tutaj ze strony mola. I mamy dzisiaj jaki dzień? Wtorek. To wcale nie jest weekend. A ludzi jest naprawdę od groma. Ja nie wiem, skąd się wzięło mnie to przekonanie wczoraj, że tu jest pusto i że mało turystów. Chyba byliśmy już późno i po prostu wszyscy poszli spać. No już jesteśmy z powrotem na szlaku. Typowego turysty. Z Polski. No, z Polski. W ogóle dużo Polaków. Dużo Polaków mijamy, tak. Często słychać język polski. Tutaj jak widać powstało jakieś takie nowe... No nie wiem, no taki nowy ogródek. Nie było go tu wcześniej. Chyba, że to jest ogródek tutaj z tej restauracji na piętrze. A tu w ogóle bardzo fajne ciastka. Tutaj w ogóle jest bardzo fajna cukiernia. O, tutaj w tej restauracji Kafe Polskie Smaki bardzo fajna cukiernia. W ogóle ona jest fajna i zimą, i latem, i jesienią. A w ogóle zimą chyba najfajniejsza, dlatego że stąd jest bardzo miły widok na molo. Fontanna wtedy na ogół nie działa, ale i tak bardzo miło sobie jest tam posiedzieć, pogapić się na molo, na mały ruch i zjeść dobre ciastko, wypić dobrą kawę. Przed nami, jak to powiedzieć, no taka muszla, taka scena, na której czasem coś się dzieje i dzisiaj właśnie jest jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy coś tu się odbywa. Coś tam miłości ma. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda to jak jakieś przedstawienie, nie koncert, tylko przedstawienie. No ale tutaj na dłużej się nie zatrzymujemy, idziemy chyba dalej. Słucham? Chodź na tędy. A jednak zatrzymujemy się.
zatarła wśród palm aksamitne ksen. Zrobiliśmy rundę dookoła tego skweru przy molo. Tutaj oczywiście studnia, w której można zostawiać po prostu masę pieniędzy na każdym z tych stoisk. Mijamy kasy molo. No idziemy do bramek. Tutaj ludzi też bardzo dużo cały czas. Może uda nam się usiąść gdzieś spokojnie na molo. To zaraz się przekonamy. Patrzcie, jakie kolejki w ogóle, żeby wejść na molo. Szok. Kino się złożyło. Co oni się tak co tydzień rozstawiają od nowa? Nie, chyba rozłożę teraz dopiero. Aha, bo oni się na wieczór rozkładają. No to tu się rozkłada kino. A my idziemy dalej na wprost. Może uda się znaleźć jakieś takie spokojniejsze miejsce, żeby przycupnąć na moment. Nie wydaje mi się. Ale też mi się coś nie wydaje, żeby znalazło się jakieś spokojniejsze miejsce, bo jak widzicie, ludzi jest masa. No, na razie. Proszę nie biegnąć, bo serce. Nie, pomału. Dwa, cyk, mamy. Ładne. Jeszcze. Ładne. O, grubo. Idziemy zasiąść? No. No i znowu idziemy sobie bokami do domu, wcale nie jakimś głównym szlakiem. A idziemy do domu dlatego, że rozładowały nam się telefony. Mam się ciągle rozładowywać. Ale nie chcę dźwigać powerbanków. A dodatkowo zapomniałam wziąć ładowarkę do torebki. No to sorry, musimy wracać. Znaczy musimy, no chcemy wrócić, podładować te urządzenia nasze przy odrobinie zapału. Wyjdziemy jeszcze raz z domu. Dzieciaki już pewnie, mam nadzieję, będą spały, a przynajmniej 2/3, te młodsze. No i uda się bezproblemowo jeszcze gdzieś tam udać się na miasto. Mamy kilka pomysłów, gdzie moglibyśmy dzisiaj jeszcze zawitać. No zobaczymy, co tam, jak to się skończy. Ale przed chwilą przechodziliśmy koło kina letniego, które się tam już powoli przygotowywało do seansu. I umówiliśmy się z Pawełkiem. Mam nadzieję, że uda się dotrzymać tej umowy. No. Że jutro idziemy o 21, nie, 22 na seans. Będzie fajny film, mam nadzieję, że fajny. Wcześniej pójdziemy sobie może na kolację. Mam nadzieję, że to się tak uda zgrać wszystko i że ten plan nam się uda zrealizować. No i tak, w ogóle dzisiaj pierwotny plan obstawiał, że dzisiaj jedziemy do domu, a jutro startujemy do Zakopanego. I przez Sosnowiec. Już wstępnie chyba o tym wspominaliśmy, ale słuchajcie, okazuje się, że trochę to jest bez sensu. Dzieci w ogóle miały zostać na dłużej pod opieką moich rodziców, no ale to wszystko się tak jakoś nie zgrywa w czasie, bo musimy w sobotę być przy susze. No więc plany się trochę zmieniły, ale dalej są z korzyścią dla nas, bo póki co jesteśmy w Sopocie i korzystamy we dwoje. Prawdopodobnie wyskoczymy do domu sami we dwoje i wrócimy tutaj po prostu w poniedziałek do dzieciaków. I może jeszcze parę dni w Sopocie pobędziemy, tak rodzinnie, więc może od innej strony później będziemy pokazywać Sopot. No i tak, żeby za mało nie jeździć. Żeby za mało nie jeździć. No to tak, taki jest wstępny plan, a Zakopane przekładamy na trochę późniejszy czas. Może uda się niebawem jeszcze tam pojechać tak we dwoje i zrealizować mój osobisty plan.
A mój osobisty plan polega na tym, żeby wejść na nogach na Kasprowy Wierch. Ja wiem, że dla wielu to jest żaden wyczyn i w ogóle żadne wzniesienie, żadna góra, żaden wielki szczyt, ale dla mnie to będzie, no nie wiem, mam jakiś taki pomysł, taki plan, taki cel, żeby tam po prostu wejść na nogach, nie wiesz, że jest kolejką i mam nadzieję, że jeszcze w to lato uda się ten plan zrealizować. Póki co kończę gadać, już jesteśmy bliżej chyba niż w połowie drogi do domu. Więc idziemy, tak jak mówiliśmy, ładujemy się i wychodzimy jeszcze raz na miasto. Na plaży jesteśmy, jakby tego nie było widać, i szumi morze. Trochę widać Pawła, wody nie widać w ogóle, ale musicie uwierzyć, że jesteśmy na plaży. I jest wybitnie ciepło. Jest wybitnie ciepło i wybitnie w ogóle przyjemnie. Sporo siedzi sobie tak ludzi jak my teraz i popija różne dobra. No a co będzie dalej, zobaczymy. Na razie używamy po prostu takiej, nie wiem jak to powiedzieć ładnie, życia używamy. Tam jest molo. Pełny serwis. Najesz się? Zobaczymy. No to zdrowie. Dobra, zostawiamy Meksykanę za sobą. Pojedli, popili. No, to teraz idziemy. Teraz KFC. Ludzi cały czas dużo. Idziemy sobie w górę Monciaka. Zajrzymy może do tego KFC, skoro masz takie parcie. A ty nie? Nie. Ja jestem pełna, jestem najedzona, napita i w ogóle kompletna. Idziemy do góry, zobaczymy, gdzie skończymy. KFC to dla mnie jest jak w sumie deser. O, shake'am. Shake mogę. O, widzisz? No, widzisz? No, takiego no. Ostatnio. Tak. Bismarck z tymi trzema stripsami. I shake'i. I dwa shake'i. Dla mnie ten lepszy czekoladowy. No. To dla mnie też. A wczoraj mówiłeś, że lepszy ten twój. Nie, no bo mój był lepszy. No. Nie, mój był lepszy. Paweł miał krówkowy, wcale nie był lepszy. Najlepszy to jest czekoladowy. Oj, tyle. That's a, dobra. It. Krówkowy. To krówkowy. Tu jest fajnie, po prawej. Byliśmy tu kiedyś. Przecież, nie? Tak? Tak, przed jakimś pójściem do... A czekaj, nie, to nie było tu. To chyba było obok. A tu też byliśmy. Byliśmy, jakoś zimno było, byliśmy tutaj. To jest radość dziecka po prostu. No to tak na zakończenie, bo już jesteśmy pod domem. Na jedzenie. Na jedzenie, opici. Już mówiłam o tym wcześniej. Ty jesteś jeszcze pełniejszy, nażarłeś się KFC. No to się możemy już teraz z czystym sumieniem pożegnać. Powiedzieć do jutra. I od jutra ja robię detoks. Jedzeniowo, piciowy. No. To zobaczymy, co tam przyniesie jutro. W każdym razie dzisiaj idziemy spać.